I cieszę się, że mogę tutaj być razem z moimi braćmi, siostrami z Kościoła, z chrześcijanami wierzącymi ewangelicznie. Kochani, naszym celem jest wywyższenie imienia Jezus i osoby Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Ja dzisiaj chciałbym krótko przypomnieć tutaj nam wszystkim pewną historię, która jest opisana w Ewangelii według świętego Jana, 5 rozdziale. Jest tam opisana historia uzdrowienia paralityka. Biblia nam mówi w taki sposób, że jest w Jerozolimie, przy owczej bramie była sadzawka otoczona pięcioma krużgankami. Nazywała się ona Betesda. Betesda oznacza po prostu miłosierdzie Boże, Bożą łaskę, dom miłosierdzia, dom łaski. I Biblia mówi nam, że tam przy tej sadzawce leżało mnóstwo chorych, chromych, paralityków, no, ludzi dotkniętych różnego rodzaju chorobami. I był tam między innymi człowiek, który chorował już od 38 lat i czekał na poruszenie wody. Albowiem Biblia nam opisuje, że od czasu do czasu wstępował do tej sadzawki anioł Pana i poruszał wodę. I ktokolwiek pierwszy po tym poruszeniu wszedł do wody, odzyskiwał swoje zdrowie, na jaką chorobę nie byłby chory. A więc ta sadzawka, dom miłosierdzia, dom łaski, była miejscem cudów. Nie wiemy z jaką częstotliwością, ale Biblia mówi nam, że od czasu do czasu wstępował tam anioł Pana i poruszał wodę. Zobaczmy, jak manifestowała się tam potężna Boża moc. Ludzie, czekając na uzdrowienie, pewnie tam przez wiele dni, tygodni, może i miesięcy gdzieś koczowali przy tej sadzawce. I Biblia nam opisuje, że był tam też pewien człowiek, który chorował już od 38 lat. I był sparaliżowany, leżał na swoim łożu. I również Biblia mówi, że gdy spotkał go Pan Jezus, na pewno gdzieś go wypatrzył w tym tłumie chorych, zapytał się go, czy chcesz być zdrowy. I on odpowiedział: Panie, nie mam osoby, która by mnie wrzuciła do wody. Gdy bowiem woda się poruszy, zawsze ktoś inny przede mną wchodzi. I zobaczmy, ten człowiek był w takim beznadziejnym położeniu. Chorował od 38 lat. Nie miał kogoś, kto by go wrzucił do wody. Dzisiaj byśmy powiedzieli, w dzisiejszych czasach, że konkurencja była ogromna i zawsze ktoś tam pierwszy przed nim do tej wody wchodził czy wpadał. I Biblia mówi, był uzdrowiony na cokolwiek by nie chorował. A więc manifestowała się tam potężna moc Boża. I kochani, również dzisiaj chcemy głosić to, że Pan Jezus Chrystus jest w stanie uzdrowić człowieka z każdej choroby, jaką możemy nazwać, jaką medycyna może nazwać lub jakiej nie może nawet nazwać, bo ta choroba występuje rzadko. Także Pan Jezus Chrystus jako Boży Syn, jako jedna z osoby Trójcy ma wszelką moc. Powiedział Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Powiedział również: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i oszczony zostanie, będzie zbawiony później, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kochani, również Biblia mówi nam, że Pan Jezus powiedział, że będą towarzyszyły znaki, cuda i uzdrowienia tym, którzy głoszą Ewangelię w imieniu Jezusa Chrystusa. I kochani, jeszcze wracając do wątku tego człowieka sparaliżowanego. Pan Jezus poznał, że on długo choruje, chorował od 38 lat i nikt nie mógł mu pomóc. I ten człowiek został przez Pana Jezusa uzdrowiony. Pan Jezus do niego powiedział: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek wstał, podniósł swoje łoże i zaczął chodzić, a właśnie tego dnia był sabat. I oczywiście Żydom religijnym nie podobało się to, że Pan Jezus uzdrowił człowieka w sabat. Ale dla nas ważne jest to, że człowiek, który chorował od 38 lat, miał całkowicie zniszczony układ mięśniowy. Bo gdy się nie chodzi, to wiemy, co się dzieje z człowiekiem. Nawet gdy poleżysz miesiąc w szpitalu, to ludzie wychodzą chudzi, można na nich, jak to się mówi popularnie, żebra policzyć, mięśnia są słabe i zwrotczałe. A człowiek od razu zaczął chodzić, wziął swoje łoże właśnie i zaczął chodzić. I pytali się
Żydzi go, kto cię uzdrowił, a człowiek nie wiedział, bo Pan Jezus się niepostrzeżenie oddalił z tego miejsca. Ale później Pan Jezus spotkał tego człowieka i powiedział do niego: oto wyzdrowiałeś, już więcej nie grzesz, aby coś gorszego na ciebie nie przyszło. Aleluja, aleluja. A więc, kochani, choroba może być również wynikiem czyjegoś grzechu. Także też jest w tej historii zawarte Boże ostrzeżenie, że nie grzesz, aby coś gorszego na ciebie nie przyszło. Natomiast kończąc już to krótkie wystąpienie, chcę powiedzieć, że Pan Jezus ma wszelki autorytet, wszelką moc, aby uzdrowić każdą chorobę. Ma również moc, aby wybaczyć tobie każdy grzech. Dopóki żyjesz na tej ziemi, dopóki myślisz, dopóki bije w tobie serce, możesz pojednać się z żywym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Bóg okazuje łaskę. Pan Jezus jest łaskawy i miłosierny. Bóg jest cierpliwy i pełen dobroci. I kochani, dzisiaj również ogłaszamy na tym miejscu Bożą łaskę, czyli Bożą przychylność, Bożą miłość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, wskazówki duchowej czy chwili modlitwy, możemy to tobie zaoferować. Będziemy się modlić o twoje życie. Niech Bóg ci błogosławi. Niech da wolność od wszelkich chorób, wszelkiego związania, narkotyków i wszelkiego rodzaju grzechu. Niech imię Pana Jezusa będzie na tym miejscu wywyższone. Alleluja. Chwała ci, Jezu. Amen.